Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku zameczkowego projektu fotograficznego. Dzisiaj zajmiemy się takim efektem, który sobie stworzymy bazując na pewnej dawnej technice, dawnym sposobie robienia zdjęć. Natomiast to, co my zrobimy, to będzie namiastka takiej fotografii, ale dająca ciekawe efekty. I o czym mówię? Chodzi mi o fotografię otworkową, która daje bardzo ciekawe efekty. Jest taką korzenną fotografią, można powiedzieć. Fotografia otworkowa i kamera obskura były takimi technikami, takimi urządzeniami, które stworzyły fotografię. Natomiast my sobie spróbujemy, używając telefonu, stworzyć taki efekt, który będzie podobny do właśnie obrazu, który został stworzony przez kamerę obskurę czy też aparat otworkowy. I co potrzebujemy do takiego projektu, do wykonania takiego zdjęcia? Ja przygotowałem tutaj kilka rzeczy. Tradycyjnie nożyczki zawsze się przydają. Kawałek czarnego kartonu. Ten karton jest na tyle gęsty, że nie prześwituje światła. Blaszkę z aluminiową, cieniutką z puszki. Taką podkładkę ze spienionego PCV. Ściereczka do telefonu, no i telefon. I w jaki sposób wykonujemy taki filtr? Bierzemy tą podkładkę. Aha, i jeszcze potrzebujemy pineskę. Ja wziąłem pineskę taką z plastikowym mocowaniem, z tego względu, że będzie mi wygodniej operować tą pineską i ten efekt będzie też bardziej kontrolowany. I mamy ten kartonik. Wycinamy sobie taki fragment nie za wielki, który sobie przystawimy do telefonu i nakuwamy w zasadzie przekuwamy ten kartonik, ten czarny kartonik. Otworek, który nam powstaje, on jest mniej więcej ma średnicę 0,6 mm. I takie otworki też można stosować w aparatach otwarkowych, natomiast te aparaty są jakby duże, mogą być duże gabarytowo. Natomiast przeważnie w fotografii otworkowej, jeśli ją wykonujemy ją w taki sposób tradycyjny, to te otworki są na poziomie 0,2-0,3 mm. Ja tutaj przygotuję taki jeden otworek, który można zastosować do fotografii otworkowej i pokażę takie zdjęcia, takie ujęcia też, żebyście zobaczyli, jaka jest różnica między otworkiem 0,5 i 0,2. Przygotowując ten otworek do fotografii otworkowej, na pewno trzeba to troszeczkę inaczej zrobić, natomiast inaczej wykonać tą blaszkę. Natomiast my nie będziemy się zajmować stricte fotografią otworkową, tylko po prostu przygotujemy sobie taki otworek, który będzie dawał nam takie właściwości właśnie przypominające tą fotografię otworkową. Przy tego typu fotografii i przy takim filtrze, który zrobiliśmy, istotny jest dobór tematu, dobór miejsca, w którym się znajdujemy i wykonujemy zdjęcia. W zameczku mamy, przed zameczkiem i w środku mamy bardzo piękne widoki,
Na zewnątrz są bardzo ładne plenery i taki widok bardzo dobrze sprawdzi się właśnie przy tego typu fotografii. Także trzeba spróbować, jak to wyjdzie. Zaraz też efekty zobaczycie na ekranach. Tak jak przy poprzednich filtrach, musimy ustawić sobie w jednej osi ten otworek razem w osi z obiektywem, tak żeby wychodził bezpośrednio, żeby był prześwit między tym otworkiem a aparatem. I pojawia nam się taka bardzo fajna winietka dookoła, która właśnie będzie dawała taki efekt. Tak, i sama ulica Słowackiego w Kielcach też jest bardzo ciekawym tematem i bardzo można tutaj ciekawe zdjęcia wykonać. Trochę mało widzę, sobie troszeczkę wezmę, rozjaśnię monitor. Taki oto zameczek nam powstał. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Ja nazywam się Marcin Michalski, jestem instruktorem w Domu Kultury Zameczek. Prowadzę zajęcia fotograficzne. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków zameczkowego projektu fotograficznego. Dziękuję.